Jezusa do niebios bram. W Nim tylko szukaj pociechy tam. On nas napoi krwią swoich ran. On Ojciec, Lekarz, Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się w tym szczególnym dniu na nekropolii sobowskiej po to, aby zapatrzeni we wszystkich świętych, którzy tworzą dzisiaj jedną wspólnotę z nami, pielgrzymującymi i z tymi, którymi ofiarujemy dar modlitwy, uczestniczyć w tej najpiękniejszej modlitwie, w jakiej może zanurzyć się ludzkie serce, jaką jest ofiara mszy świętej. Pragnę bardzo gorąco powitać w czasie tej mszy świętej tych, którzy sprawują tę mszę świętą, kapłanów z dekanatu tarnobrzeskiego. Pragnę powitać wszystkich, którzy zgromadzili się przy grobach swoich bliskich, zmarłych, tych, którzy pochodzą z Tarnobrzega, którzy przybyli z innych zakątków Polski i z zagranicy. Bądźmy razem w tej modlitwie, ofiarując ją za zmarłych kapłanów spoczywających na tym cmentarzu, za zmarłe osoby świeckie, naszych najbliższych, których kochaliśmy za życia i którym pragniemy śpieszyć z darem szczerej, z serca płynącej modlitwy. By ofiara mszy świętej, w której uczestniczymy, była miła Panu Bogu i przyjęta przez Niego, uznajmy na początku, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba,
Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Oto Słowo Boże. Oto lud wierny, szukający Boga. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny,
kochający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu, człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Oto lud wierny, szukający Boga. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ani oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Te słowa stają się dzisiaj w pełni udziałem tych, których przywołujemy jako wszystkich świętych, ale stają się także zaproszeniem dla nas, którzy stanowimy Kościół pielgrzymujący, abyśmy mieli świadomość, co Bóg dla nas przygotował. I stają się także wołaniem o naszą modlitwę dla tych, którzy zakończyli czas ziemskiego pielgrzymowania i może jeszcze tak bardzo potrzebują naszej modlitwy, przedzierając się przez ogień oczyszczenia. Najdrożsi współbracia w kapłaństwie, zgromadzeni tutaj przy ołtarzu, drodzy bracia i siostry, zatrzymujący się przy grobach swoich bliskich zmarłych. Każdy z nas, żyjąc na ziemi, ma wybudować trwały dom w niebie. Materiałem i budulcem tego domu jest miłość, a czasem jest nasze życie, pielgrzymowanie tutaj na ziemi. Bo ostatecznym miejscem spotkania z Bogiem jest niebo. Czas, który został nam dany tutaj na ziemi, jest tylko i wyłącznie pielgrzymką, która wcześniej czy później się skończy. Jesteśmy powołani do nieba, do świętości. Pewien mistrz murarski pracował wiele lat w zakładzie budowlanym. Kiedyś od prezesa tego zakładu otrzymał zamówienie, aby wybudował wspaniały, piękny dom według swojego projektu i według swojego pomysłu. Mógł wybrać także najbardziej odpowiednie miejsce na ten dom i miał zaznaczone, nie musi liczyć się z pieniędzmi. Kiedy rozpoczął pracę zleconą przez mistrza, pomyślał sobie, tyle lat już budowałem i wznosiłem piękne budowle, pozwolę, aby podwykonawcy wybudowali ten dom. Równocześnie wezmę te materiały, które zbywają, które są odpadami, żeby je zużyć i również zostaną w jakiś sposób umieszczone w fundamentach tego domu i przy jego wznoszeniu. I rzeczywiście ten dom powstał bardzo szybko. Kiedy zakończono budowę, zleceniodawca przyszedł do swojego pana i powiedział, wybudowałem piękny dom i wybudowałem go również w pięknym miejscu. Pragnę oddać klucze do tego domu. A wtedy jego pan powiedział, widzisz, zawsze byłeś bliski mojemu sercu. Wierzyłem ci, pokładałem w tobie nadzieję. Niebawem przejdziesz na emeryturę. Właśnie to Tobie chcę ofiarować ten dom. Tobie daję klucze do tego domu. Możemy sobie wyobrazić, jak w wielkim zakłopotaniu pozostał ten, który oddał klucze, budując ten dom. Bo pomyślał, przecież mogłem, budując dla siebie, wziąć najlepszy materiał. Mogłem wybrać jeszcze lepsze, piękniejsze miejsce. Pojawił się również żal w jego sercu. Podobnie jest również i z nami. Dzisiejsza uroczystość przekonuje nas, abyśmy byli zawsze uczciwi wobec Pana Boga. Niezależnie od wieku, wykształcenia, niezależnie od koloru skóry, niezależnie gdzie przebywamy i mieszkamy. Święci byli zawsze oddani Panu Bogu.
budowali trwały dom z najlepszego materiału, jakim jest miłość. Pochodzili z różnych narodowości, żyli w różnych czasach i stali się świętymi, bo ich droga naznaczona była błogosławieństwami tymi, które przed chwilą zostały uroczyście proklamowane w odczytanym fragmencie. Byli ubogimi w duchu, bo wartości materialne, owszem, tak jak i nam, były im potrzebne, ale wiedzieli, że ponad wartością materialną jest jeszcze człowiek. Byli cisi, bo umieli przebaczyć, podać jako pierwsi rękę do zgody, powiedzieć przepraszam. Łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, walcząc o nią dla innych. Byli miłosierni, bo w drugim człowieku doświadczali oblicza cierpiącego Chrystusa. Byli znieważani i odrzucani, prześladowani. Oddawali i przelewali swoje życie, przelewając krew dla Jezusa Chrystusa. Czy świętość nie jest również i nam zadana, realizując przesłanie Ewangelii błogosławieni? A skoro tak, to bądźmy świętymi, dążmy do świętości. Ta droga rzeczywiście nie jest łatwa, bo świat będzie czynił wszystko, aby zniechęcić nas do tej drogi. Będziemy przez świat rozgrzeszani z naszych ułomności, potyczek, usprawiedliwiani. Przecież nie wszyscy chodzą w każdą niedzielę do kościoła. I cóż takiego im się dzieje? Przecież nie wszyscy korzystają z sakramentu pokuty i pojednania i nie wszyscy przyjmują komunię świętą. I cóż takiego? Nie dajmy się zwieść. Świętymi bądźcie, mówi Pan, bo ja jestem święty. Świętość jest także i nam dana i zadana. Dzisiaj wielkie rzesze ludzi przychodzą na cmentarz po to, by zatrzymać się przy grobach bliskich swojemu sercu, zmarłych, bo chyba cmentarz dzisiaj staje się najlepszą amboną. Na cmentarzu obserwujemy morze światła i kiedy za chwilę się ściemni i będzie procesja żałobna, zobaczymy łuny rozświetlonego cmentarza sobowskiego. Czy zatem to światło zapłonęło także w naszych sercach? Czy jesteśmy dyspozycyjni i rozświetleni wewnętrznie, aby tym zmarłym nieść nie tylko wspomnienie, ale to, co najcenniejsze, dar odpustu zupełnego, komunii świętej, dar modlitwy? Kiedy tak przechodzimy uliczkami, alejkami cmentarza, widzimy przepiękne kwiaty. To odruch ludzkiego serca, gest życzliwości, a także i ludzkiej pamięci. Ale widzimy również, że oprócz tych kwiatów pojawia się rewia mody, jedni drugim chcą się pokazać, rozmawiają i czasami bywa tak, że nie wiedzą, po co tutaj przyszli i po co tutaj przyjechali, bo zapomnieli nawet o tej krótkiej modlitwie. Czy zatem kwiaty, nawet najpiękniejsze, mogą być piękniejsze od naszej modlitwy wypowiedzianej z głębi serca? Nasze serca i umysły spotykają się dzisiaj ze zmarłymi. W bólu przywołujemy tych, którzy tak wiele dla nas znaczyli. Może to być twoja mama, tata, babcia, dziadek, syn, córka, przyjaciel, przyjaciółka. Mówiąc krótko, mogą to być ludzie i są to ludzie dobrej woli. Wspominamy to, co wspólnie przeżyliśmy. Dziękujemy za dobro, które otrzymaliśmy od nich. Dziękujemy za ich miłość, za ich kochające serce. Wyrażamy naszą tęsknotę. Czasami na twarzy pojawia się łza,
bo tak niedawno byli jeszcze pośród nas. Gdy dziś stajemy przy grobach naszych bliskich, z nadzieją polecamy ich Chrystusowi i prosimy o wieczne dla nich zbawienie. Oni już nie mają wpływu i nie mogą nic zmienić. Oni tylko cieszą się wiecznym szczęściem, jeżeli są w niebie. I chyba to piękne słońce, rozświetlające także ten sobowski cmentarz, jest uśmiechem świętych z nieba dla nas, tutaj modlących się, polecających naszych bliskich, bliskich naszemu sercu. Jeżeli są w czyśćcu, to naprawdę potrzebują naszej modlitwy i nie szczędźmy tej modlitwy. Kiedy wczytujemy się w wielkich mistyków Kościoła, kiedy przywołujemy choćby wspomnienia siostry Faustyny, to wiemy, jak wiele dusz oczekuje na naszą modlitwę, przedzierając się przez ogień oczyszczenia czyśćcowego. Niczym są te cierpienia i bóle, które przeżywamy tutaj na ziemi w odniesieniu do cierpienia, które przeżywają dusze, chcące spotkać się z Bogiem i spotkają się. Ale my możemy im pomóc, możemy przyspieszyć ten proces spotkania z Panem Bogiem, którego tak bardzo pragną. Czy zatem nie mają prawa do tego, aby dzisiaj wołać o tę modlitwę? Zgromadzeni tutaj chcemy ofiarować dar Komunii Świętej, uczestnicząc we mszy. Chcemy zyskać odpust zupełny, pomodlić się. Stając przy grobach naszych bliskich, przypominamy sobie także o celu naszego życia, o tym, że to życie nie zakończy się wraz ze śmiercią, nie zakończy się grobem, ale jest to nasze życie powołaniem do nieba. Dla każdego z nas przyjdzie godzina pożegnania z tym światem. W dniu dzisiejszym modlimy się za zmarłych. Pochylamy nasze głowy przy ich grobach i wypraszamy tę łaskę, że może za niedługo inni pochylą głowy nad naszym grobem. Może to będzie jutro, może za parę dni, nie wiemy. Ale zyskujmy sobie tę łaskę, aby kiedyś ktoś również pomodlił się za nas. Niech ten dzień dzisiejszy będzie szczególnym doświadczeniem duchowej łączności z tymi, którzy poprzedzili nas ze znakiem wiary i osiągnęli już cel życiowej wędrówki ze świętymi. Ale niech będzie również i zaproszeniem do naszej szczerej modlitwy w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. I niech będzie refleksją, aby te słowa ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka w tej chwili nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, by te słowa rozważane w sercu obligowały nas do jeszcze większej miłości wobec Pana Boga i tych, którym wdzięczni jesteśmy, w jaki sposób wdzięczni tę modlitwę poprzez ich obecność pośród nas. Niech ta modlitwa, modlitwa eucharystyczna, modlitwa mszy świętej będzie dla nas wszystkich wzajemnym ubogaceniem, bo Pan Jezus również zaprasza nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźmy, aby z Nim się spotkać, aby być świętym. Amen. Złóżmy wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Wzywając wstawiennictwa wszystkich świętych, polećmy Bogu prośby, z którymi do Niego przychodzimy na ten dar przy Najświętszej Eucharystii. Módlmy się o umocnienie łaską Bożą wszystkich wierzących, aby nieustannie pogłębiali swoją wiarę i w ten sposób przyczyniali się do rozwoju całego Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o potrzebne siły i łaski dla wszystkich, którzy zabiegają o rozwój Królestwa Bożego na ziemi, aby prawda o Jezusie Chrystusie dotarła do jak największej liczby osób. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę nawrócenia dla ludzi wzbogacających się kosztem innych, aby Pan pobudził ich do skruchy i rozpalił w nich pragnienie przemiany życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pocieszenie i nową nadzieję dla tych, którzy doświadczają różnorakiego cierpienia, aby uwierzyli w moc łaski Bożej, która może przemienić życie każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o przyjęcie na ucztę w Królestwie Niebieskim naszych bliskich zmarłych, księdza Adama Burdę, księdza Antoniego Saneckiego, księdza prałata Michała Józefczyka oraz wszystkich spoczywających na tym cmentarzu, aby dzięki miłosierdziu Bożemu doszli do oglądania Boga twarzą w twarz wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę przemiany życia dla nas, abyśmy pogłębiając naszą relację z Bogiem, nieustannie doświadczali mocy Jego łaski, która rozlewa się także na naszych najbliższych przyjaciół i znajomych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który sprawiasz, że my, pielgrzymujący poprzez ziemię, żyjąc darem miłości, zmierzamy ku Tobie. Wysłuchaj nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy i przyjmij je łaskawie przez Chrystusa Pana naszego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, głos przybytku woła. We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was i ocierać będę pod płynący z czoła i ziemskiego znoju osłodzę wam czas. Pójdźmy wszyscy z pokłonem, ofiarę serc naszych nieść, przed Jego padając tronem, miłosną złóżmy Mu cześć. Pójdźmy
Bądźmy wszyscy z pokłonem ofiarę serc naszych nieść przed Jego padając tronem. Miłosną złóżmy Mu cześć. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich świętych. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni Twoi bracia i siostry, wysławiają Ciebie na wieki. Do Niego śpieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, z apostołami, z naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei,
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Przystąpić tutaj przy ołtarzu, równolegle do ołtarza w tej alejce, tam podejdzie dwóch kapłanów. Dwóch kapłanów będzie rozdawało Komunię Świętą tutaj po prawej stronie i jeden z kapłanów po lewej stronie. Garnął łotra do
twych niebios bram. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął otra do twych niebios bram. Pozdrowiona hostynio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinno, anielska cnota. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Zlej nam zdroje, zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje, rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Boże, Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy,
jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskim pielgrzymowaniu, mogli przejść na ucztę w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy w tym roku uczestniczyli tutaj na cmentarzu w tej modlitwie za zmarłych. Najpierw dziękuję wszystkim kapłanom, ojcu dominikaninowi. Dziękuję również tym, którzy przyjechali z Polski, żeby tutaj spotkać się przy grobach bliskich zmarłych swojemu sercu. Chcemy oprócz tej ofiary mszy świętej, komunii, którą mogliśmy ofiarować, także dopełnić ze skarbca Kościoła, ofiarując odpust zupełny. Dlatego wzbudźmy sobie teraz intencję ofiarowania tego odpustu i spełniając warunki, pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego i za Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Polecając zmarłych kapłanów, księdza prałata Michała Józefczyka, księdza prałata Adama Burdę, księdza kanonika Antoniego Saneckiego, wszystkich świeckich zmarłych spoczywających na tym cmentarzu, prośmy o Boże miłosierdzie, wołając wieczne odpoczywanie. Racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. A światłość wiekuista Panie, racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. A światłość wiekuista odpoczywają w pokoju wiecznym. Do 8 listopada tutaj w Kościele Wszystkich Świętych na cmentarzu będą odprawiane msze święte. Jutro o godzinie 11 z procesją
po cmentarzu w dni powszednie o godzinie 11, w niedzielę o godzinie 14. Serdecznie zapraszam i zachęcam do zyskiwania odpustów zupełnych i cząstkowych. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który jest chwałą i radością świętych, niech pozwoli nam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, a wam wszystkim niech błogosławi. Amen. Niech wstawiennictwo świętych uwolni was od zła obecnego i poprzez przykład świętych pociąga do większej miłości Boga i bliźniego. Amen. Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi świętymi radowali się w tej ojczyźnie, którą przygotował dla dzieci swojego Kościoła. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza. Na cud Jonasza, alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza. Hallelujah.